Cześć, dzisiaj przyjadę się chyba niedziałającą window. Let the lift w tym. Jak to się nazywa? W Łużnicy Kołłątajowskiej w Krakowie. Let the lift, oczywiście window nie działa. A, działa. A, właśnie. Myślałam, że nie działa. To jest to samo, co w sklepie Jędliczek, czyli, że można kasować piętro, tam przyciska, służy do... Dobra, tu jest winda, tu jest parking. Wtedy nie mogę go zobaczyć, bo prawdopodobnie może ktoś wchodzić, ale tu jest... Tu nie ma wysiedlacza, tu jest zwykła. Piąte. Mam tu do czynienia z windą w szpitalu Rydgiera w Krakowie i windą kolej na ulicy Kazimierza Grzegorza Wielkiego 84. Rok produkcji 2011. 1000 kilo i 13 osób. No. Tam gdzieś na minus 1. Na przykład. I widok wygląda oczywiście. Zaraz pokażę widoczek. Nietypowy widoczek, ale nietypowy to... Nie wiem, że nietypowy. To jest ulica... Powstańców czy tam... Powstańców... Strzelców. Dokładnie nic innego, jak powstańców, strzelców. Tam gdzieś widzę Mistrzejowice Osiedla Złotego Wieku. Nic innego jak Skórznicy Kołłątajowskiej. Taki widok. Dobra, nic innego. Wracam do windy. Tu jest napisane gdzieś 11, ale to nie chyba. Nie, 11. Osiedle Kuźnica Kołłątajowska. Kuźnica Kołłątajowska. Słyszę domofon Urmet, jak tam dzwoni, i wracam do domofonów. Przyzwyczaj witam w domofonach po kolejnej już chyba 7-miesięcowej przerwie po wakacjach. No i cóż, bo jest zakończenie roku i są wakacje, to gdzieś musiałam po zakończeniu gdzieś włamać na drugie piętro, bo... Na zero może być przypał. Gotowi dźwigowe. Termin następnego badania. To jest proszę bardzo na luty. Lub styczeń, nie wiem. Ale jest drugie piętro. Niestety muszę wysiąść. Boję się, że będzie przypał. Tu mamy jeszcze przycisk. Ale dobra, jest przypał.